strategia, którą publikujemy na lata 2017-2021, zakłada zwiększoną aktywność w obszarach, w których do tej pory spółka nie była zbyt aktywna. Należy do nich obszar kardiologii, onkologii i neurologii. Dotychczas spółka zajmowała się głównie diagnostyką obrazową i aktywność była skoncentrowana na ośrodkach radiologicznych. Warto dodać, że nowa oferta będzie dotyczyła produktów terapeutycznych i to, co istotne, że bardzo duży nacisk będziemy kładli na innowacje, a w tym na innowacyjny produkt radiofarmaceutyczny, jakim jest kardioznacznik do badania perfuzji mięśnia sercowego. Spółka planuje rozwijać się średniorocznie 30-40%, jeśli chodzi o poziomy przychodów. Zakładamy znaczący wzrost eksportu z poziomu 2 do około 50%. I jeżeli chodzi o marżę EBITDA, ten wzrost z 8% oczekujemy, że będzie większy 3-4-krotnie. Jeżeli chodzi o eksport, będzie on odbywał się w dwóch obszarach. Pierwszym obszarem jest radiofarmacja, drugim obszarem jest sprzedaż rozwiązań IT na rynkach europejskich. W zakresie innowacji spółka prowadzi Centrum Badawczo-Rozwojowe, gdzie koncentruje się na pracami związanymi z radiofarmacją. Już dzisiaj posiadamy 4 własne zarejestrowane produkty. Istotnym produktem wpływającym na przychody zarówno w ostatnim roku, jak i zakładamy, że będą one znacząco większe w przyszłych latach, to są produkty związane z diagnozowaniem chorób nowotworowych. Do nich należy cholina, należy do nich fluoreksodu, czy też DOPA. W ramach Centrum Badawczo-Rozwojowego prowadzimy też prace związane z kardioznacznikiem. Ten produkt jest przewidziany do komercjalizacji w okresie trzeciej fazy badań klinicznych. W tej chwili prowadzimy badania drugiej fazy badań klinicznych. Mówiąc o innowacyjności spółki Synectic, trzeba też pamiętać o IT. Spółka zaproponuje na przełomie 2017-2018 nowy produkt o zasięgu globalnym związanym z rozwiązaniami IT. Ten produkt będzie występował pod nazwą Evolution. Spółka nie rezygnuje z dotychczasowej swojej działalności w zakresie dystrybucji i dostaw wysokospecjalistycznego sprzętu. Do nich należały zawsze tomografy komputerowe, rezonans magnetyczny, inne urządzenia wykorzystujące promieniowanie rentgenowskie. Natomiast dzisiaj wchodzi w obszar terapii i to zarówno w zakresie urządzeń, jak i też izotopów stosowanych do terapii onkologicznej. Z całą pewnością intencją spółki jest dzielenie się z akcjonariuszami wypracowanym zyskiem. Zakładamy, że ten zysk w spółce się pojawi również w ramach komercjalizacji kardioznacznika. To może nastąpić w okolicach roku 2019. Jeżeli takie nadwyżki będą, to zarząd spółki na pewno będzie rekomendował akcjonariuszom taki podział zysku.